Szanowni Państwo, otwieram obrady 23. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Sesja zwołana została w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. W związku z artykułem 15 ZZX ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 23. sesja Rady Gminy w Biesiekierzu odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, zdalny tryb obradowania. Dyskusja i głosowanie odbędzie się przez system informatyczny. Przechodzimy do punktu pierwszego, jest to otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Witam wszystkich przybyłych na posiedzenie radnych. W imieniu radnych witam pana wójta Andrzeja Leśniewicza. Pana wicewójta nie ma z nami, ale myślę, że nas słucha, także też witamy pana wicewójta Tomasza Hołowatego, panią skarbnik Agnieszkę Podgórską, panią sekretarz Monikę Tarnowską, panią radcę prawną Kamilę Korn oraz wszystkich dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Biesiekierz, a także pozostałe osoby, które uczestniczą w tym posiedzeniu i wysłuchują nas przez internet. Sprawdzę teraz obecność, wyczytam nazwisko i imię radnego i proszę się przedstawić z imienia i nazwiska i powiedzieć obecny. Bejnarowicz Anna, jestem obecna. Dębski Jacenty Tomasz. Halo? Czy pan Dębski Jacenty Tomasz jest z nami? Wiem, że miał problemy, także na razie go nie słyszymy. Pani Guzowska Grażyna. Pani Grażyna. Guzowska Grażyna obecna. Dziękuję. Pani Jabłońska Bauer Małgorzata. Pani Małgosiu. Małgorzata Jabłońska Bauer obecna. Dziękuję. Pan Krzysztof Kazimierczak. Krzysztof Kazimierczak obecny. Dziękuję. Pan Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak obecny. Pani Monika Modła. Monika Modła obecna. Pani Elżbieta Piekarska. Elżbieta Piekarska obecna. Pan Marek Płaza. Marek Płaza obecny. Pani Ryfun Martyna. Martyna Ryfun obecna. Pan Terelak Jan Jerzy. Jan Jerzy Terelak obecny. Pani Tomczak Bernadeta. Trzeba przycisnąć. Pani Beniu, proszę przycisnąć mikrofon. Proszę. Już jestem. Bernadeta Tomczak obecna. Dziękuję bardzo. Jest. Pan Wypych Jan. Jan Wypych obecny. Dziękuję. Pani Zielińska Zujewska Wioleta. Zielińska Zujewska Wioleta obecna. Dziękuję bardzo. Na podstawie listy obecności stwierdza się, że na stan 14 radnych w chwili otwarcia obrad sesji uczestniczy 13 radnych. Nieobecny pan Dębski Jacenty Tomasz. Nie pojawił się. Nie słyszę. Nie. Przypominam Państwu radnym, że obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, w związku z czym prosi się, by podczas wystąpień nie narazić się na zarzut ujawniania danych osobowych osobom nieupoważnionym artykuł 51 ustawy o ochronie danych osobowych. Przechodzimy do punktu drugiego. Jest to przyjęcie porządku obrad. Informuję, że porządek obrad. Ktoś z Państwa ma włączony mikrofon i słychać z zewnątrz. Nie. Beniu, chyba Ty musisz wyłączyć mikrofon. Podejrzewam, że u Pani Elżbiety chyba. Pani Ela. Ela, wyłącz mikrofon. Tak. Przechodzimy do punktu drugiego, którym jest przyjęcie porządku obrad. Informuję, że porządek obrad 23. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu wraz z zaproszeniem na sesję oraz projektami uchwał i innymi materiałami sesyjnymi został radnym przekazany w regulaminowym terminie. Proszę o uwagi i ewentualne propozycje zmian do porządku obrad. Proszę, panie wójcie.
Pani Przewodnicząca, Szanowne Panie i Panowie Radni, chciałbym zaproponować wprowadzenie jeszcze jednego projektu uchwały do dzisiejszego porządku. Jest to projekt uchwały dotyczący w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Biesiekierz. Dlatego ten projekt tak późno, bo uzgodnienia trwały praktycznie do ostatnich dni. A projekt zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku powołujący się na prawo wodne ustanawia, że wójt, burmistrz, prezydent miasta co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji z uwzględnieniem oczywiście kryteriów ich utworzenia oraz zaistniałych zmian w równoważnej, tak zwanej równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji. A w razie potrzeby oczywiście informuje Radę Gminy o konieczności zmian tych obszarów i granic. Myślę, że pani Aleksandra Kowalska przybliży Państwu później tę uchwałę, a teraz bardzo bym prosił o wprowadzenie jej do porządku obrad. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Zgodnie z paragrafem 24 Statutu Gminy Biesiekierz, pan wójt wystąpił o uzupełnienie porządku obrad o dodatkową uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Biesiekierz. Czy radni mają uwagi ewentualnie do tej uchwały? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Biesiekierz. Wyczytam teraz, tak jak wcześniej, z obecnością imię i nazwisko i każdy z państwa się przedstawi i powie, czy jest za, czy przeciw, czy się wstrzymał. Bejnarowicz Anna, jestem za. Dębski Jacenty Tomasz nie dołączył do nas, także nie ma go. Guzowska Grażyna. Guzowska Grażyna, jestem za. Pani Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska-Bauer, jestem za. Pan Krzysztof Kaźmierczak. Krzysztof Kaźmierczak, jestem za. Pan Krzysztof Krawczak. Krzysztof Krawczak, jestem za. Pani Monika Modła. Monika Modła, jestem za. Pani Elżbieta Piekarska. Elżbieta Piekarska, jestem za. Pan Marek Płaza. Marek Płaza, jestem za. Pani Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Pan Terelak Jan Jerzy. Jan Jerzy Terelak, jestem za. Pani Tomczak Bernadeta. Bernadeta Tomczak, jestem za. Pan Wypych Jan. Jan Wypych, jestem za. Pani Zielińska Zujewska Wioletta. Wioletta Zielińska Zujewska, jestem za. Dziękuję Państwu bardzo. Informuję, że porządek 23 sesji Rady Gminy w Biesiekierzu został uzupełniony o dodatkową uchwałę w punkcie 7, podpunkt 3 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Biesiekierz. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Są to sprawy organizacyjne. Może ja zacznę, bo tutaj później oddam głos pani sekretarz. Chciałabym tylko Państwa poinformować, myślę, że Państwo radni wszyscy czytali, ale może mieszkańcy nie wszyscy, że nasza biblioteka w Biesiekierzu w ogólnopolskim rankingu bibliotek zajęła 9. miejsce w Polsce i 2. w województwie zachodniopomorskim. Serdecznie gratuluję pani dyrektor i jej pracownikom. Myślę, że to bardzo dobry wynik i oby tak dalej, jak to mówią, nawet w COVID-zie, żebyśmy rozwijali się i książki czytali, bo biblioteka jest otwarta, więc można korzystać z jej zasobów. Dziękuję. Tutaj poproszę teraz o panią sekretarz o głos. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, wszystkich radnych, ale również mieszkańców. Najbardziej chciałam poruszyć 2 tematy. Proszę Państwa, w obecnej chwili, teraz na tę chwilę naszej sesji otrzymaliśmy dosyć ważną informację od Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Koszalinie, mówiącą o tym, że w związku z wystąpieniem podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Mielnie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koszalinie przypominał przestrzeganie zasad bioasekuracji na fermach drobiu. Przestrzeganie bioasekuracji powinno dotyczyć wszystkich etapów produkcji na fermach drobiu od momentu wstawienia drobiu do wysyłki. W związku z tym, że temat jest bardzo gorący, pozwoliłam sobie dzisiaj przeczytać ten komunikat, a nie przekazując go tylko sołtysom. Druga sprawa, do której chciałabym się odnieść, szanowni mieszkańcy, bo nasi radni, miesiąc temu, 5 listopada, kiedy mieliśmy sesję, podejmowaliśmy uchwałę na temat stawki za gospodarowanie odpadami. Szanowni Państwo, dzisiaj Państwo otrzymali, w tym tygodniu wszyscy mieszkańcy gminy zostali powiadomieni listem, zawiadomieniem o tej stawce.
Oczywiście budzi to kontrowersje, natomiast chciałabym jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że ani radni nie dostali obniżenia, ani podwyższenia dodatku swojego z tego tytułu, żeby nie płacić za śmieci, że nie jest to podatek gminny, który jest haraczem dla mieszkańców, proszę Państwa. Niestety na terenie naszej gminy tylko jedna firma przystąpiła do przetargu i nie ma możliwości, żeby obniżyć cenę, jeżeli cena przetargu wychodzi tak, a nie inaczej. Przeliczamy to na liczbę mieszkańców i na to, co musimy zapłacić, żeby ten odbiór był zabrany. Pragnę nadmienić, że z roku na rok tych śmieci jest coraz więcej. Szanowni Państwo, wzrosła opłata marszałkowska, o której mówi się, ludzie tak bagatelizują ten temat, ale to jest 1000% wzrostu, to nie jest 10%, 20%. Ustawodawca nie zmienia ustawy, która po prostu powoduje tę frakcję, pięciofrakcyjność, która ogromne koszty na nas narzuca, na nas, państwów, a nie, proszę Państwa, chciałabym powiedzieć, że opłata jest przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z usługami. Nie jest to żaden podatek. Gmina nie czerpie z tego korzyści. My nie jesteśmy z tego zadowoleni, że cena jest taka, a nie inna. Radni pochylali się nad tym, aby przeliczyć odwody. Było to prawie równoznaczne, aczkolwiek było trudne, rodziłoby dla urzędu jeszcze większe koszty administracyjne, co przełożyłoby się na państwa koszt śmieci. Dodatkowo radni w zeszłym przetargu przyjęli państwa propozycje co do podniesienia, zwiększenia odbieralności gabarytów. Proszę Państwa, patrząc co się dzieje, jakie były tonaże gabarytów w tym roku, kiedy musieliśmy zwiększyć, po prostu tutaj podejmować decyzję o tym, czy przetrzymamy, czy starczy tych pieniążków, radni podjęli decyzję, że teraz będzie dwa razy do roku, bo ta cena 33 by była jeszcze większa. Więc proszę Państwa, to wszystko zależy od tego, jak segregujemy, jak śmiecimy, no i niestety od tego, kto przystępuje do przetargu. Na naszym terenie mamy zarejestrowane 4 firmy, które mogłyby przystąpić. Niestety nie jesteśmy w stanie przystawić pistoletu komuś do głowy i powiedzieć, składaj papiery na przetarg. Mówiąc już kolokwialnie w tej chwili. Chcemy Państwa uspokoić. Nie jest to prezent na święta. Wszystkim jest dzisiaj trudno to przeboleć, ale nie mamy innego wyjścia, proszę Państwa. Jeżeli nie zmieni się ustawa i ustawodawca nie weźmie uwag wszystkich zgłaszanych samorządów, nadal będziemy po prostu cierpieć i płacić. A apel mój jest jeszcze jeden ważny i wszyscy dzisiaj o tym wiemy. Każdy deklaruje osoby w domu, zgłasza do deklaracji. Proszę aktualizować te deklaracje. Będziemy stosować kontrolę, proszę Państwa. Na to teraz pozwala prawo, bo wiemy, że zdarzają się sytuacje, nie wiem, czy ktoś przez przeoczenie, czy niedomylność, albo nie dopisze, nie zgłosi tych mieszkańców, bo śmieci jest coraz więcej, a mieszkańców nie ma wielkiego przyrostu. Więc skąd, proszę Państwa, to się dzieje? Musimy uczciwie postawić sprawę tak, jak jest. Jeżeli będzie uczciwie zgłaszane, każdy będzie płacił za to, co zużywa te śmieci. Niestety, śmieci jest mnóstwo. COVID też się przyczynił do tego. Więc proszę nie obarczać gminy, wójta, radnych o to, że to oni tą cenę ustalili. Dzisiaj każdy z nas ją płaci. I płacze i płaci, proszę Państwa. Taki jest stan rzeczy na dzień dzisiejszy. I no, komunikat na stronie się ukaże, proszę Państwa. Wyjaśnienie jak najbardziej, że jaka jest, co spowodowało tą cenę, ale wpisy, które się pojawiają, no budzą trochę kontrowersje i wprowadzają ludzi w błąd, bo radni od lipca pracują już nad podjęciem decyzji. Spotykaliśmy się wielokrotnie, szukaliśmy różnych rozwiązań. Dziś jest to jedno jedyne, które może po prostu być. Dziękuję za uwagę i tyle bym chciała po prostu wolę wyjaśnienia. Dziękuję bardzo pani sekretarz. Ja też wiem, że to jest na pewno bardzo wielka bolączka naszej gminy, że tak wysoko, no ale no tak jak pani sekretarz powiedziała, nie było innego wyjścia, to były koszty, które trzeba było pokryć niestety tą opłatą ze śmieci. Proszę Państwa, ja jeszcze tylko chciałam tu poinformować może mieszkańców, bo Państwo to już wiecie, że będą wybory uzupełniające do Rady Gminy w Biesiekierzu w okręgu numer 9 Parnowo, które odbędą się 7 lutego. Pan komisarz wyborczy w Koszalinie, pan Marek Mazur, wygasił dnia 10 listopada mandat pana radnego Pawła Grajpera. Także czekają nas wybory.
całkowite, jakby wszystkie szczegóły są już na stronie gminy, można wejść tam na zakładkę wybory i tam jest wszystko napisane, kiedy, kto, do kiedy trzeba zgłaszać kandydatów, jak to wygląda. Także myślę, że tutaj już nie będziemy tego przytaczać. Przechodzimy do kolejnego punktu sesji, którym jest przyjęcie protokołu. Pani przewodnicząca, ale ja chciałem jeszcze odnieść się do wystąpienia pani sekretarz. Dobrze, proszę pan Marek Łaza. To oczywiście będzie wystąpienie do mieszkańców naszej gminy. Proszę państwa, z panem radnym Krzysztofem Krawczakiem od 3 lat pracowaliśmy i szukaliśmy najlepszego rozwiązania, jeśli chodzi o odbiór, utylizację śmieci i koszty z tym związane. Mamy świadomość tego, że nie mamy firmy wywożącej, nie mamy swojego wysypiska, w związku z tym korzystamy z usług firm zewnętrznych. Przez ten cały okres czasu pracowaliśmy z panem Krzysztofem, żeby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na dzień dzisiejszy, tak jak powiedziała pani sekretarz, nie mamy innego wyjścia. Dlatego pisanie, że radni płacą mniej za śmieci, czy pisanie, że radni sobie podnoszą jakieś tam diety czy inne rzeczy, żeby za śmieci płacić, są po prostu bez sensu. Ja wczoraj na Facebooku zamieściłem taką informację, gdzie wypisałem w punktach co, jak, gdzie, ile kosztuje i dlaczego ta cena jest taka, a nie. Napisałem również o tych naszych przymiarkach do naliczenia kosztów wywozu śmieci od zużytej wody. Ale na końcu napisałem jedną bardzo ważną rzecz. Proszę państwa, jeżeli ktoś nas oszukuje, to my za to płacimy. I stąd jest mój apel do mieszkańców gminy Biesiekierz. To nie jest tak, że płacimy za siebie, bo bardzo często płacimy też za tych, którzy nas oszukują, nie podając rzeczywistej liczby mieszkańców, oszukują nas, przywożąc śmieci z zewnątrz, bo i takie przypadki się zdarzają. Więc albo pilnujmy się, ja nie mówię o donoszeniu, ale pilnujmy się, to może te koszty będą ulegały zmianie. Na dzień dzisiejszy firma wywozowa jest z zewnątrz, składowisko jest z zewnątrz, a przepisy obowiązujące w całym kraju są takie, jakie są i nie mamy w tym momencie odstępstwa. 3 lata pracy, ostatnie listopadowe spotkanie na temat uchwały w sprawie śmieci, to jest naprawdę kompromis, który udało nam się osiągnąć. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Przechodzimy do kolejnego punktu sesji, którym jest przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji Rady Gminy. Informuję, że do przyjęcia są 2 protokoły z 21 i 22 sesji Rady Gminy. Zgodnie z paragrafem 41 ustęp 3 statutu gminy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze Rady przed terminem sesji. Jako przewodnicząca zapoznałam się z nim i nie wnoszę uwag. Zgodnie ze statutem przyjęcie przez radnych protokołu z poprzedniej sesji nie wymaga jego odczytywania na sesji. Czy radni zgłaszają uwagi lub wnoszą o jego uzupełnienie? Nie widzę, brak zgłoszeń. Informuję, że wobec braku uwag ze strony radnych wyżej wymienione protokoły uznaję za przyjęte. Przechodzimy do kolejnego punktu, którym jest punkt 5. Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami. Proszę pana Leśniewicza, wójta gminy Biesiekierz, o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, pragnę państwu przedłożyć krótkie tym razem sprawozdanie z pracy mojej podległego urzędu w okresie od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego. Postaram się pominąć rzeczy, o których pani przewodnicząca już wspomniała, dlatego przejdę w zasadzie tylko do takich najbardziej istotnych elementów tego sprawozdania. Przypomnę tylko, że zostały rozliczone już granty sołeckie 13 listopada 2020. Przypomnę, że otrzymały to sołectwa Parnowo, Parsowo i Nowe Bielice. Natomiast w ramach Funduszu Dróg Samorządowych odebrano już prace budowlane z dniem 30 listopada. Dotyczy to ulicy Parkowej w Nowych Bielicach. Zakończyła się również budowa stref aktywnego wypoczynku w gminie Biesiekierz. Objęła ona 6 miejscowości, to jest Cieszyn, Kraśnik Koszaliński, Warnino, Gniazdowo, Parsowo, Świemino. Natomiast w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zakończyły się prace budowlane w Starych Bielicach przy ulicy Polnych Traw i Jabłoniowej. Rozliczenie wysłano na początku grudnia, prace budowlane zostały już odebrane.
Również została zakończona budowa chodnika w miejscowości Parnowo w ramach zadania własnego gminy. To jest ten odcinek przy przedszkolu, o którym wielokrotnie również rozmawialiśmy. Kolejna sprawa, o której chciałbym Państwu powiedzieć, a z którą już z Państwem się dzieliłem podczas komisji dnia 4 grudnia. Starosta Koszaliński wystosował do naszych gmin pismo w związku z tym, że zagrożeniem epidemiologicznym, że od kilku miesięcy normalne funkcjonowanie zarówno starostwa, jak i naszych gmin no, dotykają takie bezpośrednie problemy. I żeby wyjść naprzeciw tym problemom i potrzebom w tym zakresie, starosta zaproponował wspólne sfinansowanie zarówno przez powiat, jak i gminy powiatu koszalińskiego, zakupu separatora do osocza dla koszalińskiego oddziału krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Obecnie dawcy osocza z naszego terenu niestety musieli jeździć i korzystać z punktu pobrań w odległym Szczecinie. Po wstępnej analizie ustalono, że koszt zakupu takiego urządzenia wynosiłby 107 tysięcy. I po uzgodnieniach z powiatem koszalińskim uzgodniono, że gminy partycypowałyby po 10 tysięcy w zakupie tego urządzenia, a pozostałą część wziąłby na siebie powiat. W ramach małej infrastruktury sportowej nastąpiło już skompletowane doposażenie stadionu gminnego w Bisiekierzu. Na potrzeb oczywiście lokalnej społeczności, a szczególnie na potrzeb sportowego, samorządowego klubu sportowego Wybrzeże. Dopadł tylko, że to są dwie bramki stadionowe, dwie wiaty dla zawodników, flagi narożnikowe i oczywiście wózek do znakowania linii farbą. Kolejna sprawa to w ramach Funduszu Dróg Samorządowych obecnie jesteśmy w trakcie budowy ulicy Platanowej i Dębowej w Starych Bielicach, bo tam były określone kontrowersje, nie wszyscy zauważyli, że prace się rozpoczęły, ale rzeczywiście z pewnym opóźnieniem, ale prace już trwają, także one były, zadanie jest rozłożone na 2 lata, a w tej chwili będziemy częściowo się rozliczać jeszcze w tym roku. Wspomnę również, że w sierpniu 2020 roku gmina złożyła wniosek na budowę dróg, o którą byłem wcześniej również pytany, dróg Kalinowa i Akacjowa w Starych Bielicach, również w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Niestety termin rozstrzygnięcia nastąpi dopiero w drugim kwartale 2021 roku. Czekamy na to rozstrzygnięcie, ono już powinno zapaść wcześniej, ale niestety zostało przesunięte. Przekazaliśmy tu dosłownie na dniach plac budowy pod budowę boiska w Starych Bielicach. Prace ruszą już z początkiem praktycznie, jeśli pogoda na to pozwoli, z początkiem 2021 roku. Dofinansowanie oczywiście z dotacji z Ministerstwa Sportu. Również kończymy realizację budowy Centrum Przesiadkowego w Biesiekierzu. Odbiór zaplanowany jest na przyszły tydzień. Tak jak Państwo wiecie, bo to też wzbudziło trochę może i emocje, a może i nadziei, że ma być ogłoszony nabór, on jeszcze nie został ogłoszony, nabór z tak zwanego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin z obszarów popegeerowskich. Każda gmina może złożyć 3 wnioski do tego funduszu. Prawdopodobnie mówię, nabór byłby ogłoszony albo jeszcze w styczniu, albo w pierwszym kwartale. No nie ma co do tego jasnych jeszcze wytycznych, ale projekt uchwały i projekt wniosku wisi na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wnioski do nas wpływają zarówno od sołtysów, rad sołeckich, jak i stowarzyszeń. Także tak jak ja mówiłem, dla mnie bardzo istotnym byłoby zaproponowanie tej drogi między Parsowem a Ślieminem, a co do pozostałych nie chcę się jeszcze wypowiadać, jak wnioski te, które do mnie spływają, rozpatrzymy pod kątem poprawności formalnej i merytorycznej, a także dokumentacyjnej, to wówczas się z Państwem również tym podzielę. No i jeszcze jedna informacja, to też również taka informacyjna, że w związku z ogłoszeniem o Narodowym Programem w zasadzie szczepień, w imieniu również tutaj naszego pana doktora Przemysława Zielińskiego, pragnę Państwa poinformować, że no, zachęcamy wszystkich do kontaktu z podstawową opieką zdrowotną. Żeby móc wykonać te szczepienia, należałoby się najpierw zorientować, jakie będzie skala zainteresowania.
Wiecie Państwo, że opinie, tak jak przed chwilą niedawno dyskutowaliśmy, oceny, opinie są różne, ale ktoś, każdy, kto zechce poddać się takiemu szczepieniu, proszę o sygnalizację do swojej podstawowej opieki zdrowotnej. Ci, którzy są przypisani do LKP-u w LKP-ie, ci, którzy są przypisani do innych ZOZ-ów, to do swoich przychodni. To tyle, tak bardzo pokrótce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są pytania do pana wójta? Nie słyszę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu, do punktu, który jest w sumie najważniejszy dzisiaj w naszej sesji. Jest to punkt 6. Przedstawienie projektu budżetu gminy Biesiekierz na rok 2021. I teraz mam pytanie, czy pani skarbnik, czy pan wójt? Ja rozpocznę, pani przewodnicząca. Będziemy się zmieniać po prostu w międzyczasie, tak żeby państwa nie zanudzić, a żeby była informacja jakby pełna i wiarygodna. Szanowna pani przewodnicząca, panie, panowie radni, panie i panowie sołtysi, jeśli nas słuchają i oglądają, no i oczywiście drodzy mieszkańcy gminy Biesiekierz. Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok bardzo optymistycznie zakłada, że przyszłoroczne dochody przekroczą kwotę 44 milionów złotych, a na wydatki przeznaczymy prawie 53 miliony złotych. Z tego, proszę Państwa, to bardzo istotne i ważne, prawie 12 milionów, bo 11,8 to 80, prawie 12 milionów złotych ma zostać przeznaczone na inwestycje kluczowe dla jakości życia naszych mieszkańców. Projekt budżetu gminy Biesiekierz na rok 2021 został oparty generalnie na prognozach Ministerstwa Finansów, no i takim optymistycznym również założeniu, że epidemia będzie ustępować, a sytuacja gospodarcza z czasem się będzie stabilizować. Bardzo zależy nam przede wszystkim na utrzymaniu inwestycji, bo to one podnoszą jakość życia w gminie, a także stanowią dźwignię lokalnej gospodarki. I mając to wszystko na względzie, muszę powiedzieć, że budżet, który wspólnie, podkreślam, wspólnie zaplanowaliśmy na przyszły rok, jest budżetem bardzo odważnym, a jednocześnie prorozwojowym. Szczegóły projektu właśnie uchwały budżetowej przedstawi pani skarbnik, a następnie ja przedstawię wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych gminy Biesiekierz na 2021 rok. Bym poprosił teraz bardzo panią skarbnik o przybliżenie projektu uchwały. Proszę pani skarbnik. Dziękuję bardzo. Odczytam najważniejsze paragrafy projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biesiekierz na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ustawy o samorządzie gminnym, artykułu 212, 258, 264 ustawy o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 44 miliony 11 351 zł 97 groszy, w tym dochody bieżące 42 miliony 92 024 zł 42 grosze, dochody majątkowe 1 919 327 zł 55 groszy. Zostały one określone w załączniku nr 1 do uchwały. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 52 miliony 880 313 zł 2 grosze. W tym wydatki bieżące 40 milionów 991 tysięcy 450 549 zł 52 grosze. Wydatki majątkowe 11 milionów 888 tysięcy 763 zł 50 groszy. Zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do uchwały. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 8 milionów 868 961 zł 5 groszy, które zostaną pokryte przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 508 889 zł 3 grosze, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Jest to kwota 1 milion 111 tysięcy 14 zł 12 groszy. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 849 057 zł i 90 groszy. W paragrafie czwartym ustala się planowane przychody budżetu w kwocie 9 468 961 zł i 5 groszy. Rozchody budżetu w kwocie 600 000 zł. Zostały one określone w załączniku nr 3 do uchwały.
budżecie na rok 2021 tworzy się rezerwy. Ogólną w wysokości 200 tysięcy i celową w wysokości 731 152 zł. Z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej 44 061 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 487 091 zł, realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000 zł. Następne paragrafy, paragraf od 6 do paragrafu 15 uszczegóławiają poszczególne dochody i wydatki, które są określone ustawami i wymagane są do uchwały budżetowej. Paragraf 17 zawiera upoważnienia dla wójta gminy oraz upoważnienia. Paragraf 18 wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wiesiekierz. Paragraf 19 uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Wszystkie te załączniki zostały, proszę Państwa, omówione szczegółowo na komisjach przed złożeniem projektu budżetu. Także jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Ja dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik. Czy są pytania do Pani Skarbnik? Nie widzę. W takim razie proszę Panie Wójcie. W związku z tym, to ja przedstawię teraz te wydatki majątkowe związane właśnie z zadaniami inwestycyjnymi, a jednocześnie ewentualnie z zakupami. To, co najistotniejsze w naszych wydatkach, to jak zwykle inwestycje w drogi. I zacznę właśnie od przebudowy drogi powiatowej Parnowo-Biesiekierz. Drugi, mamy przeznaczone środki na ten cel, na drugi etap, który będzie realizowany właśnie w roku 2021. Kolejna taka ważna inwestycja drogowa również, to jest remont i przebudowa drogi powiatowej w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bardziej w zasadzie to jest, chodzi o ten chodnik, przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej w Starych Bielicach. Państwo doskonale wiecie, bo wielokrotnie o tym już mówiliśmy, to chodzi o poprawienie w formie takiego pasa pieszo-jezdnego od Starych Bielic w kierunku Gniazdowa. Kolejnym ważną inwestycją, którą zaplanowaliśmy na rok 2021, jest to przebudowa drogi powiatowej na odcinku Świemino-Warnino. Kolejna ważna inwestycja to wydatki inwestycyjne naszych jednostek budżetowych. I tu kolejna również droga, czyli przebudowa drogi ulicy Platanowej i Dębowej, która jest w tej chwili realizowana i będzie realizowana również w roku ubiegłym. Główne prace będą zrealizowane w roku 2021. Kolejną naszą zaproponowaną do budżetu... O, coś Pan Wójt nam się zaciął. Panie Wójcie, nie słyszymy Pana. 2021. Okay. Coś przerywa. Już teraz dobrze. Tak? Teraz. Przepraszam. Zakończyłem na drodze Kalinowej chyba, tak? Czy wcześniej? Wcześniej. Przebudowa. Świemino-Warnino była mowa? Tak, było. Aha, to kolejną ważną inwestycją jest również wcześniej wspomniana przeze mnie przebudowa drogi gminnej ulicy Platanowej i Dębowej, która jest realizowana już teraz i będzie kontynuowana w roku 2021. Następną ważną również inwestycją jest budowa dróg gminnych ulica Kalinowa i Akacjowa w Starych Bielicach, które jeszcze nie mamy rozstrzygnięcia co do ewentualnego dofinansowania. Następną również ważną inwestycją jest budowa odcinka chodnika wraz z budową zjazdów i budową odcinka sieci kanalizacyjnej i deszczowej. Tu chodzi o tą działkę na ulicy Kościelnej, również w miejscowości Stare Bielice. Jednym z takich mniejszych inwestycji to było wykonanie ogrodzenia wraz z bramą. To dotyczyło warsztatu i tych siedziby gminy, służb technicznych komunalnych. Kolejną bardzo ważną, również drogową inwestycję, to inwestycje w oś, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. I tutaj szczegółowo te 805 tysięcy, które Państwo wielokrotnie na komisjach pytaliście, to są właśnie mniejsze inwestycje, które składają się na tą większą kwotę. Między innymi jest tu Biesiekierz. Biesiekierz 27A, to chodzi o niewielką
niewielką 100 metrów asfaltu w kierunku takiej firmy, która jest zlokalizowana w Biesiekierzu. Kolejną inwestycją również w Biesiekierzu to jest też 120-metrowy odcinek asfaltu. Kolejną inwestycją to przy samych garażach, tam nie zostały dokończone, gdzie jest OSP, gdzie siedziba gminnych służb, tam jest niewielki odcinek, który również chcielibyśmy wykończyć asfaltem. Kolejna niewielka może, ale ważna też inwestycja dotyczy Nosowa, czyli od drogi powiatowej w kierunku placu, to placu zabaw i tam w kierunku miejscowości Nosówko, Nosowo. To by dotyczyło 150 metrów i to by wykonane było w wariancie płyt jumbo. Również przewidywany w tych wydatkach jest droga do boiska z miejscami parkingowymi w Kotłowie. Również droga do świetlicy w Kotłowie jest zaplanowana właśnie w tych wydatkach. W Starych Bielicach ulica Tulipanowa przeznaczona jest w przyszłym roku do przebudowy. Również to wszystko w wariancie płyt jumbo. W Warninie to chodziłoby o odcinek, też przebudowa drogi, odcinek od drogi powiatowej do byłej remizy, do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, żeby tam właśnie ułatwić dojazd właśnie do tego ośrodka. Kolejna inwestycja to inwestycja, która w trakcie komisji uzgodnień i naszych dyskusji weszła, to jest Gniazdowo Kolonia, 400-metrowy odcinek drogi również w płytach jumbo. Później następnie Biesiekierz, droga przy posesjach numer 54, 121, 127 przez 3, to tutaj w Biesiekierzu, no bliżej Kolonii. Kolejna inwestycja to Nowe Bielice, chodnik, ulica Piwoni, która również w trakcie dyskusji komisyjnych weszła. Następne takie ważne inwestycje to inwestycja, która tak była przesuwana w pewnym momencie i od kilku lat, zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy Biesiekierz. Pamiętajcie Państwo, że my się staraliśmy środki zewnętrzne i myślę, że w tym przyszłym roku również oprócz tej kwoty postaramy się złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o środki na ten cel. Na Ochotniczą Straż Pożarną to oczywiście jak cyklicznie przeznaczamy określoną kwotę dotacji. Z takich ważniejszych wydatków, które i mieszkańców i Państwa interesują, to oświetlenie uliców, placów i dróg. Na to przeznaczone zostanie w przyszłym roku kwota 450 tysięcy. Mam tu wymienione, nie wiem czy wymieniać poszczególne, gdzie to będzie to oświetlenie zrealizowane. Chodzi tutaj między innymi o przebudowę oświetlenia przy drodze w Tatowie, Wiązowa w Starych Bielicach, Grabowa Stare Bielice, Bukowa Stare Bielice, przebudowa drogi w zakresie oświetlenia Anyżowa Stare Bielice, przebudowa drogi w zakresie oświetlenia Nowe Bielice, dobudowa, w samym Biesiekierzu też dobudowa, przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego Biesiekierz 17, przebudowa w zakresie drogi oświetlenia Stare Bielice, dobudowa 50 tysięcy. Na kulturę oczywiście i dziedzictwo narodowe, to jak zwykle, no to o czym wspomniała Pani Przewodnicząca, nasza biblioteka, która przynosi nam corocznie no, powody do dumy i w rankingach zawsze plasuje się no, na bardzo wysokich pozycjach, z czego rzeczywiście możemy być dumni. Jeszcze raz ja również osobiście składam serdeczne gratulacje dla Pani Dyrektor i całego personelu Gminnej Biblioteki Publicznej. No i doszedłem w ten sposób do jednego z ważniejszych wydatków, który chcielibyśmy zlokalizować również w Starych Bielicach. Budowa tak zwanego Centrum Aktywności w Starych Bielicach. To jest obiekt, który miałby jakby spełniać oczekiwania mieszkańców pod względem zabezpieczenia remizy dla ochotniczych straży pożarnej, pomieszczeń dla koła gospodyń wiejskich, być może klubu seniora, być może część pomieszczeń mogłaby być przeznaczona na cele dydaktyczne. Naprawdę ten obiekt znakomicie by wypełniał tą lukę, która w Starych Bielicach jest od bardzo, bardzo dawna. I ona ta inwestycja, mam nadzieję, spełniałaby w dużej mierze oczekiwania wielu środowisk właśnie Starych Bielic. I dopowiem tutaj, że w tym momencie w ostatnim rozdaniu rankingu zostało
zapadły rozstrzygnięcia. Niestety nasz projekt, ten projekt na Centrum Aktywności Społecznej nie znalazł jakoby dofinansowania, ale już w tej chwili pragnę Państwa poinformować, że został złożony ponownie, bo jest drugi nabór w tym samym programie i złożyliśmy go ponownie, także mamy nadzieję, że kolejny raz będzie szansa na to, żeby ten projekt znalazł uznanie tych, którzy oceniają ten projekt. Jeśli nawet, mam takie też informacje, że prawdopodobnie w przyszłym roku ma być ogłoszony jeszcze kolejny nabór i gdyby taki był, to będziemy też ponawiać ten projekt do ponownego aplikowania. Jest to inwestycja naprawdę z wielu względów, naprawdę bardzo istotna, bardzo ważna, a stamtąd środki naprawdę no, w dużej mierze mogłyby, nie absorbując naszych środków, można byłoby zrobić naprawdę bardzo użyteczną inwestycję. No i jeszcze z innych wydatków to również mamy budowę instalacji gazowej w budynkach świetlic wiejskich, to w Cieszynie, w Laskach Koszańskich, Kotłowie i Parcowie. No i z innych ważnych wydatków inwestycyjnych, bo to na kulturę fizyczną i na sport to prawie 1 812 710, no to właśnie budowa stref aktywnego wypoczynku, modernizacja boiska w Kotłowie, ogrodzenie, budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Bielicach i budowa boiska do piłki nożnej wraz ze skocznią w Dal i torem wrotkarskim przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach. To z grubsza, bo nie wymieniałem tych najdrobniejszych właśnie prac remontowych, takich zakupowych, to jest kwota 11 888 763 zł. Jest to naprawdę budżet, który jeszcze chyba, budżet, którego nie realizowaliśmy i to w tak trudnym okresie. Dlatego powiedziałem, że jest to odważny budżet i proszę Państwa powiem więcej, że jestem przekonany, że uda nam się go zrealizować. Być może, że jeszcze nawet więcej niż nie zakładamy. To ja też w tym momencie podziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Proszę państwa, w takim razie pan wójt nam przedstawił z panią skarbnik budżet, nad którym dyskutowaliśmy już wielokrotnie, spotykaliśmy się na komisjach i zdalnych i normalnie jeszcze wtedy, kiedy można było. Państwo radni i sołtysi zgłaszali swoje propozycje, część została uwzględniona, część no, z racji tego, że nie było aż tyle środków, nie wszystko zostało tam uwzględnione, ale zapraszam teraz do dyskusji. Jeśli państwo radni macie jakieś pytania i chcecie coś jeszcze powiedzieć, tylko proszę mówić, bo ja nie widzę całego ekranu wszystkich ikonek, więc może tak być, że na następnej stronie jesteście państwo, więc jeżeli ktoś z państwa chce zabrać głos z radnych, to proszę bardzo. Marek Łaza. Proszę bardzo, panie Marku. Panie wójcie, bardzo dziękuję za to, co pan przedstawił. No, przeogromnie się cieszę i dziękuję w imieniu dużego grona mieszkańców Nowych Bielic za podjęcie działań w ciągu ulicy Piwonii. No oczekujemy jeszcze w drugą stronę, czyli ulicę Reklamową. Wiem, że nie wszystko możemy od razu zrobić. Mam też takie wrażenie, że tak naprawdę to nie wiemy do końca, jakimi funduszami będziemy dysponować w tym roku, ale myślę, że przyjęcie takiego budżetu pozwala nam po prostu realizować określone zadanie. Gorzej by było, jakbyśmy tych zadań nie mieli, prawda? Bo co wtedy zrobić, jakby się nawet jakieś dodatkowe pieniążki pojawiły. Ja jestem po rozmowie z różnymi osobami, z radnymi. No troszkę mnie boli, że te mniejsze miejscowości, mniejsze sołectwa tak nie do końca zostały, w cudzysłowie oczywiście, dopieszczone. No ale myślę, że jak nie uda się w przyszłym roku, to uda się w 2022. No jestem optymistą, zresztą zawsze należałem do tych, którzy patrzą optymistycznie w to, co możemy zrobić, a jesteśmy od tego jako radni, żeby wszelkie bariery, wszelkie sprawy, które stwarzają jakikolwiek opór, żeby pokonywać. I myślę, że taka jest rola naszej rady, że te pieniądze, które mamy zaplanowane, jeżeli one wpłyną, to chyba sensownie wydamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Proszę, panie wójcie. Ja jeszcze, bo nie wiem w którym momencie, ale chyba wydaje mi się, że to jest dobry moment, że w tym miejscu no, chciałbym podziękować bardzo pani skarbnik i całemu jej zespołowi za takie efektywne koordynowanie tych prac związanych z opracowaniem projektu budżetu gminy.
No i tak praktycznie całkowity nadzór nad realizacją budżetu, kontrasygnowanie oświadczeń woli składanych w imieniu gminy oraz pełną kontrolę gospodarki finansowej gminy i jednostek gminy. To dzięki jej kompetencjom gmina finansowo sprawnie funkcjonuje, tak jak powiedział przed chwilą pan radny Płaza, a gospodarowanie finansami gminy nie jest narażone na jakieś nieuzasadnione straty. No i dzięki takiej precyzyjnie określonej polityce gospodarowania finansami gminy cały czas podnosimy nasz rating gminy, co również udało się utrzymać bardzo, również to też państwo wiecie, bardzo niskie zadłużenie proporcjonalnie. Konsekwencja, pani skarbnik pozwala na tą realizację wielu ważnych dla gminy inwestycji, o których przed chwilą mówiliśmy. Dlatego uważam, że to jest stosowny moment. Bardzo dziękuję pani skarbnik i całemu zespołowi. Przy tej okazji również dziękuję wszystkim tym, którzy mieli konstruktywny wpływ na projekt tego budżetu, bo to była praca zbiorowa, oprócz tej głównej roli pani skarbnik. Dziękuję również nieobecnemu dzisiaj swojemu zastępcy, panu Tomaszowi Hołowatemu, który również wniósł wielki wkład w kreację tego budżetu. Tak jak i tutaj obecnej pani sekretarz Monice Tarnoty, wszystkim dyrektorom jednostek organizacyjnych, kierownikom jednostek organizacyjnych, no i oczywiście wam, państwu, radnym, sołtysom, no i pośrednio mieszkańcom, którzy mają poprzez państwa możliwość wpływania na kształt tego budżetu. Z całego serca wszystkim dziękuję. I bardzo proszę o przyjęcie tego projektu budżetu. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Ja też myślę, że podziękowania się należą wszystkim pracownikom, którzy jakby pracują w urzędzie, bo oni też wszyscy jakby pracują, ten cały dział finansowy, pani skarbnik nad tym projektem. Również tu pan wójt i pan wicewójt, tak jak pan już powiedział, myślę, że to jest duży wkład. No i nas radnych, sołtysów, państwa dyrektorów, którzy sporządzają jakby cząstkowe takie budżety swoich jednostek i później przesyłają dalej i one się składają na ten cały nasz duży budżet na 2021. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos, zanim przejdziemy do opinii? Nie słyszę. W takim razie proszę o opinię przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Krzysztofa Krawczaka. Jestem. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Wójcie, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Biesiekierz z dnia 27 września 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Komisja Rewizyjna przekłada opinię o poprawności projektu budżetu pod względem przyjętej procedury uchwalania. Komisja Rewizyjna stwierdza, że wójt gminy Biesiekierz, jak również gminne jednostki organizacyjne zrealizowały obowiązki nałożone wyżej wymienioną uchwałą. Wójt gminy zobowiązał kierowników referatów, kierowników jednostek organizacyjnych do sporządzenia i przedłożenia wniosków dotyczących sfinansowania ze środków budżetu gminy zadań wykonywanych przez te referaty i jednostki. Sołtysi w terminie do 30 września złożyli swoje zapotrzebowanie w zakresie wydatków na 2021 rok. W terminie do 15 października wójt gminy określił zadania gminy realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie przyjęte przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia. Pani skarbnik w terminie do 30 października opracowała prognozę wysokości dochodów gminy oraz zestawienie obligatoryjnych wydatków gminy na 2021 rok, które wynikają z zaciągniętych zobowiązań gminy, obowiązkowych zadań, zadań z zakresu administracji rządowej, a także zleconych gminie ustawami. Wójt gminy opracował projekt uchwały budżetowej i przedłożył go 13 listopada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwałą nr 80.425.z z 20 roku z dnia 3 grudnia pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biesiekierz na 2021 rok. Stwierdzamy, że projekt uchwały zawiera wszystkie elementy określone w paragrafie 4 uchwały proceduralnej. Wraz z projektem uchwały budżetowej wójt gminy przedłożył objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2021 rok. Wójt gminy opracował prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne
wynikającą z zaciągniętych zobowiązań. Następnie skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwałą z dnia 3 grudnia 2020 roku pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Biesiekierz na lata 2021-2028. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwałą również z dnia 3 grudnia 2020 roku pozytywnie zaopiniował możliwość sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Biesiekierz na 2021 rok. Stwierdzamy również, że zachowane zostały obowiązujące terminy w toku prac nad projektem budżetu określone w uchwale proceduralnej. Szanowni Państwo, mając powyższe na uwadze, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej gminy Biesiekierz na 2021 rok pod względem jego zgodności z uchwałą nr 46/347/10 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27 września 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy. Pod opinią podpisali się Elżbieta Piekarska, Krzysztof Kaźmierczak, Jan Wypych, Wioletta Zielińska-Zujewska oraz Krzysztof Krawczak, skład Komisji Rewizyjnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Proszę o opinię teraz przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, panią Małgorzatę Jabłońską-Bauer. Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biesiekierz na rok 2021. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na posiedzeniach wspólnych wszystkich komisji Rady przeprowadziła szczegółową analizę projektu budżetu gminy na rok 2021. Członkowie wysłuchali wyjaśnień wójta i skarbnika gminy w przedmiotowej sprawie i zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2020 roku. Komisja stwierdza, co następuje. Projekt budżetu gminy na rok 2021 został przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stanowiącymi w tej kwestii. W toku prac zachowano najwyższe standardy jakości planowania. Zaplanowano dochody w wysokości 44 milionów 11 351 zł 97 groszy, w tym dochody bieżące 42 miliony 92 24 zł i 42 grosze oraz dochody majątkowe w wysokości 1 919 327 zł i 55 wydatki budżetu ustalono w łącznej kwocie na wysokość 52 milionów 880 tysięcy 313 zł i 2 groszy. W tym wydatki bieżące 40 milionów 991 zł 1549 zł i 52 grosze. Oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 888 673 zł i 50 groszy. Deficyt budżetu w kwocie 8 868 961 zł i 5 groszy planuje się pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków finansowych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W wysokości 1 111 000 14 zł i 12 groszy z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Jest to kwota 2 849 057 zł i 90 groszy oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w
kwocie 5 508 889 zł i 3 grosze. Przy czym wskazana kwota nadwyżki, co wynika z analizy budżetu, winna wynosić 4 908 889 zł i 3 grosze. W projekcie budżetu określono łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 468 961 zł i 5 groszy oraz ustalono rozchody budżetu w wysokości 600 tysięcy złotych. Związane są one z wykupem obligacji. W projekcie budżetu zaplanowano relację, o której mowa w artykule 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. To jest planowane wydatki bieżące nie przekraczają zaplanowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżki i wolne środki. W 2021 roku nie planuje zwiększania zadłużenia, które na koniec roku wyniesie 4 200 000 zł i osiągnie poziom 9,54% planowanych dochodów ogółem. W ramach planów rozwojowych gmina Biesiekierz najważniejsze znaczenie mają zadania z zakresu infrastruktury drogowej oraz zadania oświatowe i społeczne. W planowanych inwestycjach pierwszoplanowe znaczenie będą miały nadal zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej oraz zadania realizowane wspólnie z innymi samorządami. Biorąc pod uwagę opinie radnych będących na posiedzeniach wspólnych wszystkich komisji rady, Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego opiniuje pozytywnie projekt budżetu na rok 2021. Członkowie komisji mają nadzieję, że w związku z pandemią w tym roku zaplanowane dochody między innymi z PIT-u i CIT-u nie ulegną zmniejszeniu i będzie można zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Proszę o opinię Przewodniczącego Komisji do Spraw Społecznych i Oświaty, Pana Marka Płazę. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Wójcie, ja tylko przypomnę, że moja komisja od niedawnego czasu działa w składzie czteroosobowym. Przedstawię Państwu opinię Komisji do Spraw Społecznych i Oświaty w sprawie projektu budżetu gminy Biesiekierz na 2021 rok. Przedmiotem działania komisji są szeroko rozumiane sprawy edukacji, kultury, sportu, rekreacji oraz opieki zdrowotnej i społecznej oraz w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Analizowaliśmy plan wydatków w poszczególnych działach, to jest oświata, wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rodzina, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Członkowie komisji przeanalizowali projekty budżetu na 2021 rok podczas spotkań zdalnych w internecie, na których wysłuchaliśmy również wyjaśnień pana wójta, pani skarbnik. Zapoznaliśmy się również z ostateczną opinią RIO w Szczecinie. Projekt budżetu ma zaplanowane wydatki i dochody w kwotach, które już pani przewodnicząca komisji finansowej przedstawiła. Jakie jest stanowisko Komisji do Spraw Budżetu na 2021 rok? Po pierwsze, projekt budżetu stara się uwzględnić wszelkie potrzeby gminy w zakresie zadań oświatowych, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, które stanowią większą część budżetu naszej gminy w 2021 roku. Komisja zauważa, iż gmina nie próbuje zaciągnąć dodatkowych kredytów emisji obligacji, a deficyt zaplanowano pokryć wolnymi środkami. Komisja ma zastrzeżenie, że w projekcie budżetu na 2021 rok nie uwzględniono po raz kolejny remontu dachu i pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej imienia Kapitana Wysockiego w Biesiekierzu. Komisja stwierdza,
że zostały zabezpieczone środki związane ze wzrostem wynagrodzeń kadry pedagogicznej w 2021 roku. Komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu gminy Biesiekierz na 2021 rok. Podpisali się pod tym projektem pan Marek Plaza, pani Bernadeta Tomczak, pani Monika Modła. Pani radna Grażyna Guzowska nie zajęła stanowiska w sprawie przyjętej przez komisję opinii. W dniu wczorajszym prowadziłem z nią rozmowę o godzinie 18.10. Pani radna miała mi odpowiedzieć dzisiaj do godziny 8 rano, nie odpowiedziała. Druga nasza rozmowa w sprawie projektu odbyła się w dniu dzisiejszym o godzinie 13.46. A więc proszę Państwa, na czterech radnych, trzech radnych jest za przyjęciem budżetu gminy na 2021 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Grażynko, Pani chciała zabrać głos. Ale nie słychać Panią, nie słychać. Coś jest z tym głosem znowu. Chciałam wyjaśnić, że moja opinia, której budżetu jest jak oczywiście pozytywna. Po prostu tu zawiodły pewne konsultacje telefoniczne z Panem Przewodniczącym Komisji Oświaty, tak? Ja cały czas uważam, że ten budżet jest właściwy i nie miałam przeciwko budżetowi jakichkolwiek uwag. Chodziło bardziej o zapisy, które miały być przedstawione dzisiaj i które miał przeczytać pan przewodniczący. I takie było moje stanowisko, a nie stanowisko, że nie zajęłam w ogóle stanowiska. Dobrze, dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę panie wójcie. Ja tytułem tylko może jeszcze uzupełnienia, bo pan Marek, radny Marek Płaza, no martwi się o to zabezpieczenie środków na remont tego dachu. Te remonty, tak jak mówiłem wcześniej na komisjach, zostały jakby zlecone zarówno pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Świeminie, jak i pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu zdiagnozowały potrzeby i zrobiły wstępne szacunki i kosztorysy. Zarówno jedna pani dyrektor, jak i druga pani dyrektor w swoich budżetach mają pewne oszczędności, które chcielibyśmy przeznaczyć właśnie między innymi na ten cel. Uważam to za bardzo racjonalne, gospodarskie podejście i w tych środkach się być może zmieszczą. Druga jeszcze sprawa, że co do całości obiektu, to my czekamy na pewne rozwiązania związane ewentualnie z termomodernizacją całego obiektu, to wtedy moglibyśmy jeszcze pozyskać na ten cel dodatkowe środki. Ale tu na pierwsze te potrzeby związane z pokryciem dachu i ociepleniem środki będą zabezpieczone i w przyszłym, po przyjęciu budżetu, ja będę Państwa prosił o zmiany w budżecie już w nowym roku z przesunięciem środków właśnie na ten cel. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panie wójcie. Czy są ewentualnie jeszcze jakieś pytania od państwa radnych, bo przejdziemy teraz do głosowania. Nie słyszę, w takim razie... Pani przewodnicząca, ja tylko chciałbym do wójta się ustosunkować. Panie wójcie, dziękuję, bo pierwszy raz bardzo czytelnie i bardzo zrozumiałe dla mnie powiedział pan, no co z tym obiektem będzie się dalej działo, bo ja tylko przypomnę, od 3 lat rozmawiamy, poprzednia pani dyrektor szkoły wnioskowała, pisała, prosiła, różnie się to tam działo. Natomiast w tej chwili przyjmuję pana deklarację, że ten obiekt w 2021 roku doczeka się uszczelnienia dachu. Nic więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że wyczerpaliśmy już temat budżetu na 2021. Przystępujemy do głosowania. Tak jak wcześniej... Pani przewodnicząca, ale mamy jeszcze jedną komisję. Ale ta komisja jest do skarg, wniosków i petycji i ona nie musi wydawać opinii. Ona jest tylko do tych ewentualnych spraw. Także nie jest to ten temat. Ostatnio rok temu też tak było i tylko te 3 komisje. Czy pan Wypych chciałby zabrać głos? Jeśli można zabrać na chwilę głos. Tak, proszę bardzo. W sprawie tej komisji, komisja skarg, wniosków i petycji gminy Biesiekierz nie robiła spotkania w celu wydania opinii w sprawie projektu budżetu na 2021 rok, tak jak w poprzednim roku. Tak, nie należy do kompetencji tej komisji, no ale mówię, nadmieniam, że 3 osoby wchodzące w skład komisji naszej należą też do komisji rewizyjnej, także zdanie jest wedle tego budżetu jest podobne, będzie także komisja, jako ja przewodniczący, pozytywnie opiniuje ten budżet na 2021 rok. Także odmiennego zdania by nie było. Dziękuję bardzo. Dobrze,
Dziękuję bardzo panu Wypychowi. Myślę, że już teraz wyczerpaliśmy temat i przystąpimy do głosowania nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiesiekierz na rok 2021. Wyczytam teraz tak jak poprzednio każdego radnego z imienia i nazwiska. Każdy się przedstawi, powie czy jest za, czy przeciw, czy się wstrzymał. Wejnarowicz Anna, jestem za. Czy pan może Dębski Jacenty Tomasz do nas dotarł? Nie, nie słyszę, w takim razie pana Dębskiego nie ma. Pani Guzowska Grażyna. Grażyna, jestem za. Dziękuję. Pani Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer, tak. Pan Kazimierczak Krzysztof. Krzysztof Kazimierczak, jestem za. Pan Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Pani Monika Modła. Monika Modła, jestem za. Pani Piekarska Elżbieta. Elżbieta Piekarska, jestem za. Pan Marek Płaza. Marek Płaza, jestem za. Pani Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Pan Terelak Jan Jerzy. Jan Jerzy Terelak, jestem za. Pani Tomczak Bernadeta. Bernadeta Tomczak, jestem za. Pan Wypych Jan. Jan Wypych, jestem za. Pani Zielińska Zujewska Wioletta. Zielińska Zujewska Wioletta, jestem za. Dziękuję bardzo państwu. Na 13 radnych obecnych, 13 radnych było za przyjęciem tego projektu uchwały. Myślę, że to bardzo dobra decyzja. Jeszcze bym chciała tu ewentualnie, przejdziemy już od razu do tej drugiej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wiesiekierz na lata 2021-2028. Czy państwo macie jeszcze jakieś pytania ewentualnie do pani skarbnik co do tej uchwały? Nie widzę, myślę, nie słyszę. Znaczy się, ona jest następstwem jakby uchwalonego budżetu, więc wchodzi w skład, wszystkie te inwestycje są zapisane w niej na te lata do 2028, także myślę, że tu już ona nie wymaga jakby wyjaśnienia. Czyli przystępujemy do głosowania nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wiesiekierz na lata 2021-2028. I tak samo jak poprzednio wyczytam z nazwiska i każdy powie za, przeciw lub się wstrzymał. Wejnarowicz Anna, jestem za przyjęciem uchwały. Dębski Jacenty Tomasz, nie ma. Pani Guzowska Grażyna. Guzowska Grażyna, jestem za przyjęciem uchwały. Pani Jabłońska Bauer Małgorzata. Jestem za przyjęciem uchwały, Małgorzata Jabłońska Bauer. Pan Krzysztof Kazimierczak. Krzysztof Kazimierczak, jestem za. Pan Krzysztof Krawczak. Krzysztof Krawczak, jestem za. Pani Monika Modła. Monika Modła, jestem za. Pani Piekarska Elżbieta. Elżbieta Piekarska, jestem za. Pan Marek Płaza. Marek Płaza, jestem za. Pani Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Pan Terelak Jan Jerzy. Ja nie słyszę. Pan Terelak Jan Jerzy. Jurek. Tak, już jestem. Już jestem. Jan Jerzy Terelak, jestem za. Dziękuję. Pani Bernadeta Tomczak. Bernadeta Tomczak, jestem za. Pan Jan Wypych. Jan Wypych, jestem za. Pani Zielińska Zujewska Wioletta. Wioletta Zielińska Zujewska, jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Gratuluję panu wójtowi i pani skarbnik za dobre przygotowanie budżetu i za przedstawienie nam. I dziękuję państwu radnym bardzo za przyjęcie tego. Proszę panie wójcie, oddaję panu głos. Ja też jeszcze w krótkich słowach chciałbym serdecznie podziękować za taką jednoznaczną opinię, bo ona zawsze dodaje skrzydeł i pozwala na to, żeby optymistycznie spoglądać właśnie na przyszły rok, ale przypomnę, że to jest praca zbiorowa, że zanim doszliśmy do takiego kształtu tego budżetu, to tych dyskusji było wiele na komisjach, wiele czasami sporów, ale spór to rodzi również pozytywne rozstrzygnięcia.
Dlatego naprawdę bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za takie jednoznaczne stanowisko, bo to naprawdę jest i dla mnie, i dla Pani Skarbnik bardzo ważne, a myślę, że i dla naszych mieszkańców, że w tym trudnym czasie potrafimy działać skutecznie, zgodnie i myślę oczywiście o tym, żeby naszym mieszkańcom żyło się lepiej i wygodniej. Naprawdę jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za takie jednoznaczne stanowisko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Państwo chcecie przerwę, czy idziemy dalej do następnych uchwał? Czyli idziemy dalej. Idziemy dalej. Tak. To przechodzimy do punktu siódmego. Jest to punkt podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała jest w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wiesiekierz. Uchwała była już przedstawiona wraz z uzasadnieniem wszystkim radnym i analizowana była na komisji wspólnej wszystkich komisji. Czy są jeszcze ewentualnie pytania do tej uchwały? Pani Przewodnicząca, ja znikam na parę minut, bo muszę do lekarza zadzwonić. Dobrze, dobrze, proszę bardzo. To myślę, że tutaj chyba więcej pytań do tej uchwały nie ma. Jest wszystko zawarte w uchwale, także jakby mieszkańcy chcieli, to też mogą przeczytać. Na stronie u nas jest. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Tak jak poprzednio, wyczytam każdego z osobna. Wejnarowicz Anna, jestem za przyjęciem uchwały. Pan Dębski Jacenty Tomasz nie ma, nie pojawił się. Pani Guzowska Grażyna. Guzowska Grażyna, jestem za przyjęciem uchwały. Pani Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za przyjęciem uchwały. Pan Kazimierczak Krzysztof. Krzysztof Kazimierczak, jestem za. Pan Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Pani Monika Modła. Monika Modła, jestem za. Pani Piekarska Elżbieta. Elżbieta Piekarska, jestem za. Tu pan Marek Płaza, bo teraz nie wiemy, pan Marek opuścił, czy nie odezwał się, dobrze. Pani Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za przyjęciem uchwały. Pan Terelak Jan Jerzy. Jan Jerzy Terelak, jestem za. Pani Bernadeta Tomczak. Bernadeta Tomczak, jestem za przyjęciem uchwały. Pan Wypych Jan. Jan Wypych, jestem za. Pani Zielińska-Zujewska-Wioletta. Zielińska-Zujewska-Wioletta, jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Marek Płaza nie wrócił do nas? Nie. W takim razie on nie brał udziału w głosowaniu, czyli 12 radnych jest za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021. Taką uchwałę przyjmujemy, proszę Państwa, co roku. Była przedstawiona wraz z uzasadnieniem wszystkim radnym i analizowana była na komisji wspólnej wszystkich komisji. Czy ewentualnie pytania jakieś do tej uchwały jeszcze? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Wejnarowicz Anna, jestem za. Pana Dębskiego nie ma. Pani Guzowska Grażyna. Guzowska Grażyna, jestem za. Pani Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za przyjęciem uchwały. Pan Kazimierczak Krzysztof. Krzysztof Kazimierczak, jestem za. Pan Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Pani Monika Modła. Monika Modła, jestem za. Pani Piekarska Elżbieta. Elżbieta Piekarska, jestem za. Pan Marek Płaza. Nie wrócił. Pani Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Pan Terelak Jan Jerzy. Pan Terelak Jan Jerzy. Jan Jerzy Terelak, jestem za. Dziękuję. Pani Tomczak Bernadeta. Bernadeta Tomczak, jestem za. Pan Wypych Jan. Jan Wypych, jestem za. Pani Zielińska-Zujewska-Wioletta. Zielińska-Zujewska-Wioletta, jestem za. Dziękuję. 12 radnych jest za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała wprowadzona dzisiaj przez pana wójta w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wiesiekierz. I tu może poprosimy panią Olę o kilka zdań, pani Ola Kowalska, na temat tej uchwały wprowadzonej dzisiaj, żeby mieszkańców ewentualnie zapoznać. Czy jest z nami pani Ola? Tak, dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Jeżeli proszę bardzo.
projekt w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, bowiem wedle przepisów ustawy z dnia Prawa Wodnego, to jest artykuł 92, wójt, burmistrz bądź prezydent miasta co 2 lata dokonuje średnio, dokonuje jakby oględzin w sprawie przeglądu obszarów granic aglomeracji pod względem kryteriów oraz tego, czy zaistniały zmiany w takim parametrze ładunków zanieczyszczeń jak równoważna liczba mieszkańców. I teraz tak, na przestrzeni tych 2 ostatnich lat, z racji tego, że nasz procent skanalizowania na terenie naszej gminy Biesieki już wynosił 95%, zaszła konieczność dołożenia jakby 170 kolejnych budynków mieszkalnych w celu dotrzymania standardów obowiązujących narzuconych w ramach dyrektywy ściekowej, w związku z czym podłączonych zostanie kolejnych 170 budynków i wówczas dzięki temu uzyskamy procent skanalizowania wynoszący 98%, tym samym dotrzymamy standardów obowiązujących i do tego też dzisiaj między innymi też spotkaliśmy się w celu podjęcia właśnie tego projektu uchwały. No w zasadzie, jeżeli chodzi o naszą aglomerację, w tej chwili odbiornikiem jakby tych ścieków kanalizacji zbiorczej jest nasza i funkcjonująca od 2010 roku oczyszczalnia ścieków w Biesiekierzu. Jeżeli chodzi o parametry tej oczyszczalni ścieków, przepustowość w dalszym ciągu po zrealizowaniu tej inwestycji, czyli po podłączeniu kolejnych budynków, tak naprawdę nie ulegnie zmianie. W dalszym ciągu będzie taka sama, jeżeli chodzi o ewentualny zakres prac inwestycyjnych. Przewiduje się tylko budowę sieci kanalizacji zbiorczej, czyli o 0,87 km. Natomiast jeżeli chodzi sam obiekt, jakim jest oczyszczalnia, przewiduje się tylko wymianę takich elementów jak mieszadło i zwiększenie poletka osadowego. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo za przedstawienie jakby tej uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania jeszcze do tej uchwały? Nie słyszę. W takim razie przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Bejnarowicz Anna, jestem za przyjęciem uchwały. Dębski Jacenty Tomasz, nieobecny. Pani Guzowska Grażyna. Guzowska Grażyna, jestem za. Pani Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za. Pan Kaźmierczak Krzysztof. Krzysztof Kaźmierczak, jestem za. Pan Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Pani Monika Modła. Monika Modła, jestem za. Pani Piekarska Elżbieta. Elżbieta Piekarska, jestem za. Pan Marek Płaza. Marek Płaza, jestem za. Chciałem Państwu powiedzieć, że jestem zdrowy. Dobrze, dziękujemy. Pani Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Pan Terelak Jan Jerzy. Terelak Jan Jerzy, jestem za. Pani Tomczak Bernadeta. Bernadeta Tomczak, jestem za. Pan Wypych Jan. Jan Wypych, jestem za. I pani Zielińska-Zujewska-Wioletta, jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 13 radnych było za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to Trybuna Obywatelska. Nikt się nie zapisał na trybunę. W takim razie przechodzimy do następnego punktu. Jest to punkt 9. Interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś interpelacje i zapytania? Ja mam zapytanie. Monika Modła. Proszę, proszę bardzo. Ja mam takie zapytanie w związku z tym, że jest to nasza ostatnia sesja i koniec roku. W tym roku na moim osiedlu robiony był przegląd drogi i kostki, która była położona. Chciałabym się dowiedzieć, na jakim jest etapie realizacja poprawy tych dróg, ponieważ mija nam gwarancja i czy firma, która to robiła, już określiła się, że to naprawiamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani Moniko. Czy to pan wójt, czy pan Jan Rodak odpowie? Jeśli Janek jest, to może będzie bardziej zorientowany, bo ja w tej chwili nie byłbym w stanie odpowiedzieć kompetentnie. Proszę panie Janek. Dzień dobry Państwu. No, nie mam dobrej wiadomości, dlatego że nie mam wiedzy na ten temat. Temat prowadził pan Tomasz Chłowaty i wszelkie wystąpienia
i uzgodnienia z tą firmą były prowadzone przez pana Tomasza, jakby nie uczestniczyłem do końca w tym, dlatego nie mam odpowiedzi. I mogę to za jakiś czas uczynić, jak rozeznam, spróbuję z panem Tomaszem porozmawiać, wtedy mogę udzielić konkretną odpowiedź. Szanowni Państwo, ja tylko chciałam zauważyć, że mija nam gwarancja i przeciwdziałanie tych działań powoduje... Pani Moniko, źle słychać. Ja chciałam tylko powiedzieć... Tak? Ja chciałam tylko powiedzieć, że przeciwdziałanie tego typu rozwiązań powoduje, że stracimy gwarancję. Dosyć długo, a pan kierownik, pan Rodak był na spotkaniu tutaj na osiedlu, znał ten temat, robiony był specjalnie pod oku. Całość przeglądu tej drogi trwało kilka dobrych godzin, więc już jest chyba 3 miesiące temu, więc prosiłabym o jak najszybsze rozwiązanie tego tematu i sprawdzenie, co się w tym temacie dzieje, ponieważ brak jakichkolwiek rozmów i dopilnowania sprawy spowoduje, że nie będziemy mieli tego naprawionego w ramach gwarancji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tu zobowiązujemy pana Rodaka do szybkiego działania i do udzielenia. Tak, jak powiedziałem, rozeznam i odpowiem, tak. Dobrze, pan Marek Płaza, proszę. Panie wójcie, bardzo dziękuję za serce. Okazało się, że w przeciągu paru dni zebraliśmy 3 pełne serca. To nawet w Koszalinie się nie zdarza, więc okazuje się, że to, o czym mówiłem, o co prosiłem, jest bardzo słuszne. Mało tego, cieszę się, że pan i ja jesteśmy autorami tego sukcesu. I proszę Państwa, mam taką drugą refleksję, a może pomysł. Parę dni temu z moją żoną pojechaliśmy do Pasowa, do pani Beni. No ale jechaliśmy tą drogą pierwszą od naszego Biesiekierza, wracaliśmy tą drogą i moja żona mówi coś takiego, słuchaj, a przecież żeby nie wycinać tych drzew, jakby zrobić jeden kierunek jazdy do Parsowa, a drugą drogą z Parsowa. Poddaję to, panie wójcie, pod rozwagę, bo po pierwsze nie wycinamy drzew, możemy wyremontować, tylko chcę przypomnieć, aby wszyscy wiedzieli. Autorem pomysłu jest Beata Płaza, moja żona. Dziękuję. A to chyba powinno być w wolnych wnioskach, panie Płaza, nie w interpelacjach. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze ewentualnie jakieś zapytania i wolne wnioski i interpelacje? Nie widzę. Przechodzimy w takim razie do punktu 10. Wolne wnioski i zapytania. Może ja rozpocznę. Chciałabym bardzo podziękować za wszystkie życzenia do rady, które wpłynęły, czyli od wszystkich naszych jednostek, od szkół, od przedszkola, taki piękny filmik otrzymałam, także serdecznie bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy nam życzą zdrowych i wesołych i przede wszystkim pogodnych świąt, to dla nas wszystkich radnych. Można je zobaczyć w biurze rady, są one tam do takiego namacalnego zobaczenia, ale też chciałabym bardzo przede wszystkim złożyć te najserdeczniejsze życzenia dla pracowników Urzędu Gminy i tych wszystkich jednostek naszej gminy Biesiekierz z okazji tych nadchodzących świąt, żeby były przede wszystkim czasem spędzonym w gronie rodzinnym, z daleka od wszelkich trosk i zmartwień i przede wszystkim zdrowiu, bo tego nam potrzeba najbardziej. Również dla mieszkańców chciałabym złożyć jak najlepsze życzenia zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Czy Państwo radni chcą zabrać jeszcze głos tutaj w tych wolnych wnioskach i zapytaniach? Ja tylko jeszcze powiem taką jedną rzecz. To, co nas tu pan Marek tak usilnie mówił, że jesteśmy kadencję, mamy 4 lata. No nieprawda jest to. 28 listopada 2018 roku został ten punkt zmieniony. Mamy kadencję 5 lat, także Państwo nie musicie się martwić. 5 lat będziecie radnymi, nie 4 lata, jak to było mówione. Także to tyle. Myślę, pani że... Pani Grażynka się tam cały czas zgłasza. Proszę bardzo, pani Grażynko, bo ja tu mówiłam. Trzeba się odzywać, bo ja nie widzę. Ja proszę pani Grażynko. Ja w imieniu swoich i mieszkańców bardzo dziękuję za centrum przesiadkowe. Wszyscy się bardzo cieszymy z tego centrum. Jest o wiele bezpieczniej w tym momencie, kiedy właśnie tam przechodzimy. Wszyscy się naprawdę cieszą. Polepszył się wizerunek, bezpieczeństwo. Naprawdę dziękujemy. Jeszcze raz. Czy mogłabym zabrać głos? Tak, proszę pani Moniko.
Szanowni Państwo, wracając tutaj do tych życzeń świątecznych, w sprawach organizacyjnych powinnam się odnieść, ale zapomniałam o tym. Tutaj dla Państwa informacja i dla mieszkańców. 24 grudnia urząd będzie nieczynny w związku z tym, że jest to dzień wolny. Także jeżeli ktoś ma załatwić jakieś sprawy, to zapraszamy do 23, a później w przerwie funkcjonujemy normalnie.